Czy wiesz, że w zaznaczonym obszarze na świecie mieszka ponad 50% wszystkich ludzi na Ziemi? W tym filmie odpowiem Ci na pytanie, co to są procenty? Pytanie, na które odpowiemy sobie w tej części filmu brzmi: jaką część dużego kwadratu zamalowała Ania? Spójrz, mamy tutaj duży kwadrat podzielony na 100 mniejszych. Ania zamalowała 35 ze 100 pól. Czyli jest to 35 setnych całego kwadratu. Ułamek 35 setnych możesz inaczej zapisać jako 35%. Możemy powiedzieć, że Ania zamalowała 35% całego kwadratu. Nazwa procent pochodzi od łacińskiej nazwy ułamka o mianowniku 100. Procento. Aby zapisać pewną wielkość jako procent, musimy tę wielkość przedstawić jako ułamek o mianowniku 100. 35 setnych to 35%. Teraz zadanie dla Ciebie. Andrzej zamalował kilkanaście kratek takiego samego kwadratu. Jaki procent dużego kwadratu zamalował Andrzej? Zatrzymaj film, odpowiedz na to pytanie i odtwórz film ponownie. Andrzej zamalował 13 ze 100 pól, czyli 13 setnych całego kwadratu, a to jest równe 13% całego kwadratu. Ułamek o mianowniku 100, 13 setnych, zamieniliśmy na 13%. Skoro przypomnieliśmy sobie, co to jest procent, odpowiedzmy na takie pytanie. Jaki procent figury zamalowano? To koło zostało podzielone na 5 takich samych części. Zamalowałem jedną z nich. W takim razie zamalowana część stanowi 1/5 całej figury. Potrzebujemy rozszerzyć ten ułamek do ułamka o jakim mianowniku? Przypomnij sobie, że 1/100 to jest 1%. Dlatego rozszerzę ten ułamek do ułamka o mianowniku 100. Mianownik przemnożyłem razy 20. W takim razie licznik też przemnożę razy 20. 1 razy 20 to 20. 1/5 to jest 20 setnych. 20 setnych to jest 20%. Zamalowano 20% tej figury. Teraz przykład dla Ciebie. Zamalowano tutaj 1, 2, 3, 4 i pół prostokąta na 10. Zatrzymaj film, zapisz, jaki procent figury zamalowano i odtwórz film ponownie. Zamalowano 4,5 na 10 prostokątów, co mogą zapisać w postaci takiego ułamka. Aby dowiedzieć się, jaki procent figury zamalowano, rozszerzę ten ułamek do ułamka o mianowniku 100. Mianownik muszę przemnożyć razy 10, i licznik muszę przemnożyć razy 10. 4,5 razy 10 to 45. 45 setnych to 45%. Zamalowano 45% tej figury. Zwróć uwagę na jeszcze jedną rzecz. 20 setnych mogę zapisać w postaci ułamka dziesiętnego jako 0,20. I to także jest równe 20%. 45 setnych mogę zapisać jako 0,45. I to także jest 45%. Aby zamienić liczbę dziesiętną na procent, wystarczy, że przesuniesz przecinek o 2 miejsca w prawo. 0,45 to jest 45%. Spójrz teraz na taki przykład. Jaki procent tej figury zamalowano na żółto? Zapiszmy za pomocą ułamka, jaką część tej figury zamalowano.
zamalowano 5 z 8 części. Chcemy się dowiedzieć, jaki procent figury zamalowano, dlatego powinniśmy rozszerzyć ten ułamek do ułamka o mianowniku 100. Jednakże będzie to dość skomplikowane, dlatego pokażę Ci drugi sposób zamiany ułamka na procent. Spójrz, 5 ósmych to jest to samo co 5 podzielone przez 8. I to dzielenie wykonałem pod spodem. Możesz zatrzymać film i sprawdzić moje rachunki. 5 podzielone przez 8 to jest 0,625. Teraz ten ułamek dziesiętny zamienimy na procent. 0,625 to jest 625 tysięcznych. Gdy podzielę licznik i mianownik przez 10, pozostanie mi 62,5 podzielone przez 100. A to jest 62,5%. Zwróć uwagę, gdy ułamek dziesiętny chcesz zamienić na procent, wystarczy, że przesuniesz przecinek o 2 miejsca w prawo. Teraz przykład dla Ciebie. Zamalowano jedną z 40 części tego prostokąta. Jaki procent figury został zamalowany? Mogę zapisać za pomocą ułamka, że zamalowano 1/40 całej figury. 1/40 to jest to samo co 1 podzielone przez 40. I to dzielenie wykonałem pod spodem. W wyniku otrzymałem 0,025. I teraz ten ułamek dziesiętny zamieniam na procent, przesuwając przecinek o 2 miejsca w prawo. Otrzymam wtedy 2,5%. Zamalowano 2,5% tej figury. Jedna setna to jest 1% danej wielkości. Aby zapisać ułamek pewnej wielkości jako procent, należy ten ułamek przedstawić jako ułamek o mianowniku 100. Więcej filmów o procentach w tej playliście. Po więcej materiałów zajrzyj na naszą stronę Pistacja TV.